I ten Państwa Ci pokażę, jak wykonać element z ściegiem tatami czy tkackim. Jest to tutaj różnie nazywany ścieg. Chodzi o to, żeby na przykład wypełnić jakiś element na płasko. Robimy haft, rysujemy sobie nasz obszar. Teraz mamy tu do wyboru te rodzaje tych wypełnień. Na przykład możemy sobie narysować kółeczko. Klikamy Enter i w momencie, kiedy tutaj mamy wzór, mamy wybrany właśnie taki płaski ścieg. Zawsze możemy sobie zaznaczyć, jeżeli by nam inny obiekt się tutaj rysował. Zaznaczyć, wejść w menadżer obiektu, wybrać wypełnienia, styl wypełnienia, ten pierwszy wybieramy. I teraz z tego pola, zaznaczając, mamy do wyboru, który chcemy użyć. No i wybieramy, najbardziej płaski jest on chyba ten. I jest. Tak to wygląda, jak zbliżymy. Jest to tam. Jeżeli byśmy chcieli zrobić jakieś regulacje, to tutaj mamy gęstość. Możemy regulować podkład. Kompensację, jeżeli byśmy coś chcieli zmienić. Tu jest tych opcji też dosyć dużo. Długość ściegu. Ale potem wtedy możemy sobie wyregulować do naszego układu, jaki chcemy uzyskać. Jeżeli byśmy mieli narysowany inny obiekt, innym narzędziem, na przykład kolumnę, to możemy też zamienić. Mamy jakiś teraz zrobiony satynką. Jeżeli byśmy tą satynę chcieli zmienić, możemy kliknąć na to i tutaj jest wzór i też odnajdziemy te wypełnienia, które nas interesują i program zmieni. Zaznaczamy ten obiekt i wtedy możemy sobie zmienić wzór. Weźmy sobie jakieś inne i program nam zmieni jego strukturę. Też możemy sobie potem doregulować kąt układania tego ściegu. Mając narysowaną na przykład też kolumnę, od razu możemy z kolumny wybrać czyli ten otwarzający wzór, kolumna z wzorami i też będzie nam od razu ściegiem tatami czy tkackim program generował ściegi.